Cześć kochani, z tej strony Jacusia. Dzisiaj finalnie przyspieszymy laptopa sąsiada i pokażę wam, co powodowało to, że tak długo się uruchamiał i tak wszystko na nim wolno działało. Ciekawi? Zapraszam na film. Więc dziś no, zaczniemy software'owo, żeby później było hardware'owo, Windows Update. I tak musimy go ponownie uruchomić. I tak, szukaj sobie zbiorczą zainstaluję, a my zmierzymy mu czas, jak szybko ten system się uruchamia i czy coś się zmieniło od tego, co było w części pierwszej. W części pierwszej uruchamiał się w minutę 6 sekund. Zobaczymy, jak będzie po aktualizacji, chociaż w czasie aktualizacji nigdy nie mierzcie czasu uruchamiania się, bo ten wynik zawsze będzie zawyżony, ponieważ aktualizacja ciągnie zasoby z naszego sprzętu. To jest poprzedni film, którego jeżeli nie oglądaliście, możecie obejrzeć. I jak dobrze widzicie, minuta 06. Dobrze zapamiętałem. Jeju, zaczyna się powoli robić saga z tego laptopa. Naprawdę. Aktualizacja poszła, więc możemy przejść do upgrade'u. Pamiętajcie, czy macie konto lokalne, czy nie macie konta lokalnego. Najpierw wyloguj. Widzicie już ile czasu minęło, on dopiero sobie ładuje interfejs. To tylko świadczy o tym tak naprawdę, jak to pracuje. Czekamy aż ten szlapek się wyłączy, w tym momencie się wyłączył. Zaczniemy sobie na początku od odłączenia naszego zasilacza. Widzicie tak naprawdę skąd się wzięła nazwa notebook po wymiarach naszego mini lapka. Interesuje nas przestrzeń, gdzie znajdziemy pamięć RAM oraz nasz dysk twardy. Aby się tutaj dostać, musimy odkręcić trzy śrubki, które jak dobrze widzimy znajdują się tu, tu i tu. Musimy kochani uwzględnić, że te śrubki są dość długie. Tutaj tak samo, paznokciem podhaczamy łebek śrubki, drugą ręką odkręcamy. W taki sposób wychodzą bez problemu. Teraz musimy przejść do demontażu naszej pokrywy. Na tym etapie kochani przyda nam się już narzędzie do podważania. Polecam zacząć od dolnej, ponieważ tam jest, jak dobrze widzicie, największa przestrzeń. W taki sposób, przesuwając, możemy już podważyć naszą ręką. Spokojnie, aż zaczynają puszczać zatrzaski. I w tym samym czasie góra, jak widzimy, schodzi bez zarzutu. I mamy przy okazji informację, jaki tutaj znajduje się dysk twardy. A mamy dysk SanDisk SSD+. Przyjrzyjmy się naszemu drugiemu modułowi pamięci RAM. Lecz zanim wyciągniemy ze slotu, usuńmy naszą baterię. Tak, nowość, znaczy nowość. Mamy usuwalną baterię w końcu. Tu jest unlock, tutaj mamy relays. Relays ciągniemy do lewej strony i nasze ogniwo możemy w taki sposób wyciągnąć. Jak dobrze widzicie, mamy tutaj ogniwo, takie już troszeczkę zużyte, 3500 mAh. Jak na takiego laptopa to jest dość sporo, oczywiście jakby było świeże. A że jest nieświeże, to jego pojemność teraz oscyluje w granicach 2000 mAh bardziej i to maksymalnie. Dobra, po usunięciu naszego akumulatora możemy się zająć naszymi modułami pamięci RAM. Mianowicie co tu się kryje. Pierwsze to Samsung, drugie to też Samsung. Zobaczmy jaka jest ich kompatybilność, czy pasują do siebie taktowaniem, czy ktoś się tak dopasował. T1, łącznie mamy tutaj 5 giga pamięci. Jedna kostka 4 giga, czy druga kostka 1 giga. Nie wiem kto to dopasowywał, ale spójrzmy i przyjrzyjmy się temu uważnie. O, no to ja już wiem czemu to tak wolno zamula. Zobaczcie, ta kostka jest 1060, a ta kostka jest tylko 850. Te obydwa ramy by się idealnie dogadywały, ale jak na razie zanim to, już mamy tutaj dla siebie idealne dopasowanie, ale zanim jeszcze ramy dopasujemy idealnie, zrobimy eksperyment. A wstawimy RAM Axela z mojego laptopa poprzedniego Lenovo Yoga 500 i HyperX-a Impacta 8 giga. Łącznie będziemy mieli tu 12 giga. Zobaczymy jak to będzie hula. Niskonapięciowe dokładnie z tym dopiskiem L, DDR3L to są, a nie zwykłe DDR3. Zakładamy naszą pokrywę, nie przykręcamy śrubek, bo jeszcze będziemy wstawiali oficjalnie ten RAM co ma być. Najpierw dół zaskakuje, a później góra. Tak, jak dobrze widzimy. I teraz kochani diagnostyka, dlaczego nie ma obrazu po wymianie pamięci RAM? BIOS z tego laptopa jest zbyt bardzo wybredny i obsługuje maksymalnie 8 giga. A przekroczyliśmy w tym momencie tą wartość. Teraz, żeby potwierdzić moją tezę, usuniemy kostkę 8 giga, a zostawimy tamtą RAM Axela 4. Usuwamy HyperX-a, który ma 8 giga. Przekroczyliśmy tą pamięć, zostawiamy RAM Axela i na takiej konfiguracji próbujemy go wystartować. Zobaczymy, czy moja teza się potwierdziła. Jak dobrze widzicie, tak. Niestety procesor, który tutaj jest, ogranicza nas do gigabajtów, tylko i wyłącznie maksymalnie 8. A jakby mu wstawić jedną kostkę 8?
Zobaczymy, czy to była kwestia ilości ramu, czy złego dopasowania ramów. Teraz włożyliśmy 8 w jednej kostce. Zobaczymy, jak się zachowa. Kostka, na której nie palił. 8 giga HyperX. Voila. Czyli moja teza pierwsza się zgadzała. Jak dobrze widzicie, nie możemy przekroczyć 8 giga. Swoją drogą, zobaczymy zaraz, jak szybko wystartuje. Na tej jednej kostce 8 giga. Pierwsze uruchomienie się nie liczy, to co jest teraz, ponieważ zmiany w konfiguracji sprzętowej nastąpiły i może niektóre rzeczy przetwarzać nieco dłużej, jak teraz na przykład pulpit. Zobaczcie jeszcze, kochani, z tego filmiku czas się tutaj jeszcze zapisał w stoperze, nie restowałem go od tamtej chwili. Dobra, zrestujmy go teraz i zobaczmy, co się tak naprawdę wydarzy teraz. Start. Jak coś odliczmy, te minus, plus minus za całość postu, bo wcześniej mierzyliśmy od logo Vio, więc przed logiem Vio plus minus te 2-3 sekundy, ale no, zobaczcie, w porównaniu do tego, co było, 25 sekund, 30, a ten już się loguje. Zobaczcie, jaki postęp od tego, co było. Minuta 6? No, chociaż wiadomo, do pulpitu trochę mu zajmie, ale ja już trzymam myszkę na pauzie, bo jak dobrze widzicie, nawet na tej jednej kostce 8 giga w single channel już radzi sobie dobrze. Patrzcie, jaki postęp, już 51 sekund, już jest coś na plus. Teraz włożymy mu 8 w dual channel i zobaczymy, na czym sobie lepiej poradzi. Zobaczcie, kochani, nawet opóźnienia CL zgadzają się idealnie, więc to powinno współgrać tutaj wręcz, można powiedzieć, idealnie. To jest najlepsza konfiguracja tak naprawdę, te dwa Samsungi, jaką można na tym laptopie maksymalnie uzyskać. Zaraz zobaczymy, jak to będzie startować w porównaniu do tego samego, tylko w single channelu. Konfiguracja siedzi, testujemy. Dobra, kochani, single channel 8 giga leży tutaj, uzyskaliśmy na nim 51 sekund, teraz dual channel, dwa Samsungi. Resetuję stoper, szeroki kąt i od uzyskania obrazu klikamy start, od uzyskania podświetlenia. Start. Zobaczmy, to jest, kochani, w tym momencie najlepsza konfiguracja, najlepsze połączenie, jakie powinno tutaj od początku być. Takie samo taktowania, takie same opóźnienia tych pamięci. To jest po prostu połączenie idealne i zobaczcie, co takie połączenie idealne na tym laptopie daje. 20 sekund i on już startuje do pulpitu. 25, 26, 27, 28, 29, 30. Patrzcie. Nie ma nawet 50 sekund. No dobra, pewnie zaraz tyle będzie. 45 sekund, on się uruchamia i nie ma problemu na pasku start z ładowaniem się ikon, wszystko się wczytuje od razu. Czy wy to widzicie? Wow! Jak go przyspieszyliśmy, włożyliśmy takie ramy, jakie powinny być od początku. Jakie powinny być. Nie wiem, kto wpadł na taki pomysł, żeby włożyć mu jakiś 1 GB 850 MHz i tego lapka zamulić. Ale w końcu rozwiązaliśmy ten problem. Problemem była zła pamięć RAM dołożona. I w taki sposób, kochani, rozwiązaliśmy problem sąsiadowi z wolnym uruchamianiem się lapka. A jeszcze jakby Wi-Fi lepiej działa, dziwne. To jest zbieg okoliczności tylko i wyłącznie. Przykładowo spróbujmy sobie otworzyć Chroma. Już się otwiera. Szybko. Dokonaliśmy tak naprawdę, kochani, dzisiaj tego, co chciałem dokonać. Wstawiliśmy ten RAM, jaki należy. Jak dobrze widzicie, nawet powiększając pamięć RAM o ten 1 GB z takimi wielkimi, z wielkimi opóźnieniami w porównaniu do tej pamięci, która ma być, jest w stanie nam zwolnić cały komputer. Mimo dodania pamięci tracimy wydajność ze względu na złe taktowanie. Zamiast 1200-800 MHz mamy 850, to jest prawie o połowę mniej. Ale cóż, kochani, myślę, że tego tak naprawdę brakowało, aby dokończyć poprzedni odcinek. I tak sąsiad będzie mi ze mnie, powinien być naprawdę bardzo dumny, to co dzisiaj zrobiliśmy. Może i drobiazg, zmieniając tylko i wyłącznie kostki RAM, ale sami widzicie, jak dopasowanie pamięci RAM ma wpływ na działanie laptopa. Zarówno w życiu, jak i w informatyce jest czymś bardzo ważnym, żeby jeden RAM pasował do drugiego. Nawet kiedy wydają się być identyczne, a nie do końca do siebie pasują, ale są tylko i wyłącznie tej samej marki. Więc jak dobrze widzicie, w tym wypadku czwórka
sama by sobie o wiele lepiej poradziła niż nawet o ten 1 GB pamięci tymczasowej więcej, ale o gorszym traktowaniu. I to, kochani, ode mnie byłoby na tyle. Życzę wam, kochani, dobrej nocy. Nieważne, o której porze dnia czy nocy mnie oglądacie, czy jest to pierwsza rano, czy pierwsza po południu. Życzę wam miłego weekendu, jeżeli akurat przed weekendem mnie oglądacie. Trzymajcie się, kochani, do kolejnego odcinka. Do zobaczenia. Cześć!